Odkąd w Wałbrzychu to gmina przejęła obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi, a za sprawą tzw. ustawy śmieciowej Wałbrzyszanie muszą segregować śmieci, w Wałbrzychu zamiast zrobić się czyściej jest zupełnie odwrotnie. Po zapełnionych po brzegi pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów można zaobserwować, jak bardzo mieszkańcy wzięli sobie obowiązek segregacji do serca i jak rzetelnie się z niego wywiązują, czego z kolei nie można powiedzieć o służbach, które odpowiedzialne są za wywóz nieczystości. Wygląda na to, że jest nieco pracowane to. Brak jest pojemników, w niektórych miejscach starcza, szczególnie przy czteropiętrowcach. Oceniam to po prostu na to, co widzę na Podzamczu, bo z innych regionów, w regionach miasta akurat nie przebywam, także trudno mi powiedzieć. A gdzie jest za mało i po prostu cały czas są góry śmieci, szczególnie po weekendzie. Wygląda to tak, wie pani, że jeszcze są te raz, że jest ich mało, a poza tym wygląda to w ten sposób, jakby po prostu MPO sobie do tej pory, Alba szczególnie, nie radziła. Przedtem cały czas było wszystko na czas zbierane, nie było takiego kłopotu, a w tej chwili to tak. Niektórzy nawet dochodzą do wniosku, że jest to specjalnie robione, aby później ludzie się zdenerwowali, że takie śmieci są, sterty śmieci zalegają, zaczynają wrzucać do tych ogólnych pojemników i oni wtedy podniosą ceny, dlatego że powiedzą, że ludzie nie sortują. Czyli według pana to jest taki celowy zabieg? Znaczy podejrzewamy, nie jest to na 100%, wiadomo, może oni nie mają coś logistycznie dopracowanego, ale jest to po prostu bardzo niedopracowane w tej chwili, bo zgłaszane było kilkakrotnie, zgłaszane było do spółdzielni. Spółdzielnia nam prosiła, żeby pani administrator nas prosiła, żeby dzwonić do gminy, do infrastruktury. Tak samo było tam zgłaszane, ale oni mimo wszystko dalej, mimo ponagleń ze strony gminy, dalej jest ten jakiś niedowład organizacyjny z ich strony. Oczy rzuca się nie tylko za mała ilość pojemników przeznaczonych do segregacji śmieci, ale również ich zdecydowany brak. Pojemników nie ma, ale jest podwyżka. To biorą, a głównie dali, za które wyraźnie piszą, że pobierają opłatę. Także to się w ogóle mija z celem i ktoś bierze niesłusznie pieniądze, czyli po prostu ja to nazywam wyłudzenie. Wyłudza pieniądze, bo jeżeli w Wałbrzychu będzie mieszkało 10, może 40 tysięcy osób, które kubów nie mają, no to razy te minimalne stawki, to jednak miesięcznie to jest pokaźna kwota. Przy ulicy Wyzwolenia są tylko te kuby, nie ma żadnych kolorowych? Nie. No jeden na ten bierzywność jest, nic więcej. Gdzie to pisze, że nawet ustawa jest, nie wiem, pani ma tą ustawę, się powołują miasto oraz stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności. Czyli pojemniki powinny być, wtedy mogą sobie brać więcej. A tak ludzie wyrzucają wszystko i u nas takie prawo, tak ustalają tę uchwałę, aby uchwała była, a konsekwencje już nie wymagają. Gmina zapytana o to, dlaczego w Wałbrzychu właśnie tak wygląda rewolucja śmieciowa, przeprasza i obiecuje poprawę. Okazuje się, że preferencje mieszkańców co do chęci segregacji przewyższyły możliwości Alby na początek systemu. Okazuje się szczególnie na Podzamczu, bo jeśli chodzi o inne dzielnice, jakoś to jest w miarę w porządku. Natomiast rzeczywiście Podzamcze, ta częstotliwość, którą Alba sobie nałożyła, czyli 2 razy w tygodniu odbieranie odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki, okazuje się niewystarczająca. Liczymy się z tym, że tych pojemników na Podzamczu trzeba będzie dostawić, bo już my obserwujemy również to, że ta ilość, szczególnie do odpadów tych plastikowych, jest niewystarczająca. A my zrobimy ze swojej strony rzeczywiście wszystko, żeby jak najszybciej ten problem rozwiązać. W tej sprawie próbowaliśmy skontaktować się z przedstawicielami spółki Alba Dolny Śląsk, jednak obecnie przebywają na urlopie. Mamy jednak nadzieję, że nieporządek jak najszybciej zniknie z ulic Wałbrzycha, a urzędnicy nabiorą trochę więcej wiary w mieszkańców miasta.